Biblioteka z kotem. Czarnym kotem. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Biblioteka z kotem. Jeszcze ciągle z Mazur, bo jeszcze ciągle trwa lato. Dzisiaj będziemy mówić o izraelskim lecie, albowiem zainspirowana przez Anię z kanału Znalezione, Przeczytane zdecydowałam się wziąć udział w tej akcji. W ramach tego izraelskiego lata sięgnęłam po Edgara Kereta, którego książkę 8% niczego czytałam. I tutaj jest jeszcze druga jego książka, Nagłe pukanie do drzwi. A także wzięłam sobie do czytania, bo mam w domu, tak się składa, Agi Michol, Jestem stąd. To jest poezja, to jest bardzo znana poetka izraelska. I od niej zacznę. Podobały mi się wiersze Agi Michol. Chociaż jest ona z pokolenia takiego od razu powojennego, urodziła się w 1947 roku. I przyznam szczerze, że początkowo zaczęłam czytać ją tak na chybił trafił, ja tak czasem lubię, żeby posmakować trochę styl danego poety i jakoś tak się poczuć dobrze z nim, a potem sięgnąć po prostu, jak Bóg przykazał, od deski do deski przeczytać. I tak też zrobiłam z nią. Zaznaczyłam sobie tutaj sporo wierszy, które chciałabym Wam przeczytać, ale najpierw kilka słów. Kilka słów o tym, jaka jest poezja tej pani Michol. Ona jest naznaczona Holokaustem, ona jest naznaczona tragediami, które minęły. Ona sama mówi, że wyrosła na śmierciach innych. To jest takie trochę straszne, ale właściwie chyba nie da się opowiadać o Izraelu bez pamięci Holokaustu. Nie da się opowiadać o tych wszystkich, którzy tam się odnaleźli, którzy przeżyli, bez wspomnienia o tych, którzy po prostu stali się ofiarami tego strasznego zdarzenia. Dlatego wydaje mi się, że wszystko, co piszą poeci czy pisarze izraelscy, bo także spotkałam to oczywiście u Kereta i będę o tym za chwilę mówiła, że wszystko to jest związane i naznaczone Holokaustem. Nawet jeśli nie mówimy tego wprost, to jakby jest taką bazą, jest podziemną rzeką, która napędza tamten świat. I nie sposób pominąć jej obecność, nie sposób o niej zapomnieć. Przeczytam Wam kilka wierszy pani Michol, ale naprawdę niewiele. Medytacja. Księżyc w pełni i ja w pełni, jak kobra, która pręży się w koszu. Skuszoną melodią Twojego fletu. Wiersz bez tytułu. O mojej siostrze, która z dymem poszła do nieba, wiem tylko dwie rzeczy. Jak miała na imię i że zamiast niej jest moje życie. Nie wszystkie są takie dramatyczne. Następny wiersz bez tytułu, bardzo krótki. Z obu stron przykryliśmy się okładką i byliśmy tak dosłowni. Ten wiersz bardzo mi się podoba. Odpoczywam w wierszach Safony. Leżymy wyciągnięte na chłodnym kamieniu. Pod błyszczącymi gwiazdami gryziemy jabłko na cześć wszystkich kochanek i wszystkich kochanków, którzy przyszli odpocząć między naszymi udami. Opowiadamy sobie o miłości ze szczegółami, szczegółów, o życiu dającym pragnienie i o drzewie jak zielona fontanna. Jej ładna głowa obok mojej, jej włosy w moich włosach. Ona mówi i ja mówię. Nasze chichoty umykają w głąb winorośli. Jej zapach nas oplata. Bardzo Wam polecam. Nie będę czytać więcej, bo te warunki robią się coraz trudniejsze i przychodzą jacyś ludzie z dziećmi, więc wiecie jak jest. Jesteśmy nad jeziorem i w wakacje. W związku z tym polecam Wam wiersze Agni Michol. I przejdę teraz do następnej osoby, a mianowicie do Edgara Kereta. Keret jest już jakby zupełnie innego pokolenia. Urodził się w 1967 roku, więc jest 20 lat młodszy od pani Michol. I jest dziennikarzem. Jest pisarzem.
Jest też scenarzystą. Na podstawie jego scenariuszy powstał musical, a także jest współtwórcą komiksów. Jest postacią taką, powiedziałabym, nowoczesną. Mimo że ma już tam swoje 50 lat z hakiem i obecnie wykłada, przypuszczam, że scenariopisanie na Akademii Filmowej w Tel Awiwie. Edgar Keret napisał mnóstwo zbiorów opowiadań, z których znaczna ich część została przetłumaczona na język polski przez wydawnictwo, bo tu wszystkie są z tego samego WAB. Ja mam w domu jeszcze, słuchajcie, inne jego tomy, ale ja ich nie czytałam. Ja tylko wymienię Gaza Blues, Pizzeria Kamikadze, 8% z niczego, to czytałam, proszę bardzo, Rury, Tęskniąc za Kissingerem, Kolonie Knellera, Nagłe pukanie do drzwi, taram, 7 dobrych lat. Jeszcze jest też autorem książki dla dzieci, która nazywa się Tata ucieka z cyrkiem. Generalnie jest bardzo, bardzo kreatywną i twórczą osobą. Wyobraźcie sobie, że nawet współpracował z polskim czasopismem Bluszcz. Może je pamiętacie, ja pamiętam. Było tam naprawdę dużo bardzo ciekawych artykułów. Okazywało się chyba pod koniec lat 90. czy na przełomie 2000 lat. Szkoda, że takie miejsca, takie pisma w ogóle w Polsce przestają istnieć. Żal mi. W każdym razie chciałam tylko powiedzieć, że Keret jest bardzo dowcipny. W swoich opowiadaniach pisze bardzo krótkie formy. Oddaje życie w Izraelu. Myślę, że to jest bardzo, bardzo trafne, co pisze. To znaczy się, ja sięgnęłam po niego z nadziei na dowcipne opowieści. Szukając czegoś, co jest podobne być może do Rolanda Topora, a może trochę mniej ironiczne, ale gdzieś poruszanie się na takiej granicy dowcipu, dostrzegania zabawnych sensów w zwykłych sprawach. I myślę, że to znalazłam, bo właśnie taki jest Keret. Keret pisze o zwykłych sytuacjach, niby zwykłych, ale one nagle przemieniają się. Albo odkrywa ich jakby takie zawiłe sensy, albo połączenia. Powiem tak, ja mam takie bardzo mieszane uczucia co do jego opowiadań. Niektóre mi się podobały i mnie ubawiły, albo zastanowiły. Inne w ogóle mi się nie podobały i nie rozumiałam ich. Mam poczucie, że osoby z Izraela, osoby, które tam żyją, które doświadczają tych wszystkich rzeczy, o których pisze ten autor, bo on pisze o rzeczach jemu współczesnych. Więc myślę, że takie osoby znacznie więcej z tego wyniosą i zrozumieją. Mam takie poczucie też, że jest to autor swoich czasów. Nie widzę w nim żadnych uniwersalnych treści i też nie wydaje mi się wielkim pisarzem. Chociaż ma taką jakby opinię bycia bardzo dobrym pisarzem i popularną postacią w świecie literackim swojego kraju. Ale mnie jakoś nie zachwycił i powiem szczerze, nie będę go jakoś wam gorąco polecać. Chyba że ktoś naprawdę jest zafascynowany Izraelem i tym, jak funkcjonuje Izrael, to jest dla mnie zadziwiający i w pewien sposób odrzucający. Tam porządek tego kraju, tego świata, ta, powiedzmy sobie, taka dyktatura wojskowa, to ta służba i wprowadzenie jakby takich, no, takich zasad do życia obywateli, które moim zdaniem mocno ograniczają ich wolności. Ja już nie wspomnę o kibucach, bo to w ogóle jakby mi się w głowie nie mieści. To jest coś, co mnie nie zachęca do wyjazdu do Izraela i wcale nie chciałabym tam jechać, nawet w celach wycieczkowych. Także wiecie, powiem tak, dla mnie to trochę taki był nienadmiernie udane lato izraelskie. To znaczy, się bardzo się ucieszyłam z tej poezji, z poezji Agnii Michol i jest naprawdę świetna i z przyjemnością ją przeczytałam i bardzo polecam. Ale Keret nie. Jak mówię, dla pasjonatów Izraela, bo no, nie chodzi o antysemityzm, ani też o żydofilizm. Bo ja akurat chyba bardzo lubię literaturę żydowską, ale ta bardziej taką, że tak powiem, z diaspory, taką jeszcze dawną, taką jidysz. Ten świat w ogóle starych żydowskich miasteczek mnie pociąga. Natomiast Izrael jest dla mnie takim trochę nowotworem.
Niekoniecznie się zgadzam z założeniami jego twórców i niekoniecznie podoba mi się to, jak politycznie funkcjonuje. Zatem to takie, słuchajcie, średnio udane izraelskie lato jak dla mnie, ale pozdrawiam Was serdecznie jeszcze z lata i z Mazur. I tak wiecie, zawsze możecie z ciekawości sięgnąć po to. A przede wszystkim myślę sobie, że nie musicie też koniecznie czytać Kereta, możecie po prostu sięgnąć po jakieś inne lektury. Dla mnie to było takie średnio udane, naprawdę to nie jest to, czego szukam w literaturze. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się mocno, napiszcie mi, czy czytaliście coś w tej akcji Izraelskie Lato, jeśli tak, to co? Jakie są Wasze wrażenia? A może znacie innych po prostu pisarzy izraelskich? I po prostu możecie mi polecić ich i może akurat mi się spodobają. Dziękuję Wam za uwagę. Wszystkiego dobrego. Pa, pa!